za tutaj oni udają, to więc wiesz, na ulicy Królewskiej udają królów, marzy się im linia szlachecka, szla. No. Drobno mieszczaństwo upadło, mówi libretto czarnej maski Krzysztofa Pendereckiego. Czarna maska. Ludzie nie wiedzą, co to jest czarna maska, to jest najpiękniejsza opera, zwarta i krótka Krzysztofa Pendereckiego. Nie ma tam żadnych, proszę Państwa, podział na część pierwszą, szósta część. Radio kończy. Jakoś tak. Tych wernisarzy też nie ma, ale jak pojadę do Bubu, usiądę to przy komputerze, to już mi wernisarze może nawet nie będą interesowani. Jesteśmy przy zachęcie. Też zachęta zawsze była psia. No i teraz jak Wróblewska, nie wiem czy ona tu jeszcze jest tą dyrektorką. Ale też tak dziwnie w tej zachęcie było, dziwnie. Teraz jest linia Mysia, teraz oni nawet owsiakowi zawierają pieniądze. Kościół ewangelicki w katolickim kraju, o! Kościół ewangelicki w katolickim kraju. No i tu przez te zachęty przejeżdżamy, patrząc się na Wiktorię. Jedyne co pamiętam, to kiedyś ten z Brażniewem byłyśmy na konferencji 4 dni. Konferencja 4-dniowa. I Hanka była Gronkiewicz też na obiedzie. I była 4-dniowa konferencja. I także proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie, cały czas na Mazowszu, nad Wisłą. Kaszle to jeden tych. Kaszle, proszę Państwa, Warszawa kaszląca. Dzisiaj taki jeden młody bieg przez tramwaj i kaszlą. Ja mówię, Boże, ale to tak, ale jak niezłośliwie, to tak dokuczliwie, bo oni po prostu, żeby komuś dokuczyć, żeby tak chcieć pokazać, że oni autorytarnie rządzą, że szpanują. Dlatego mówimy o tej sferze mieszczańskiej, która upadła, ale która jeszcze w pamięci jest. Na przykład Małga robi film Co w Rosji, prawda? I babcia mieszkała. To przy okazji wychodzi, jak tam u tych baciuszek było i na Litwie, i tu. Sfera mieszczańska. Ona dawno upadła, a ta ją reklamuje. Ta sfera mieszczańska dawno upadła, a Małga ją reklamuje. No to po co to robić? Uniwersytet, ten czerwony napis. Co Państwo widzicie? Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro kończy to Barbie Baby Langstrom. To jedziemy na prowadę. A uniwersytet jest tam. Tam jest uniwersytet. Tutaj galeria Kiwaka. Tutaj słońce świeci. Tutaj brud szyby oraz trzeci. Nowy świat. Jak będzie Armagedon, a jeszcze w wielkim ucisku, to wszystko runie. Pomniki, to są te krzyże, to wszystko runie. To i tak symbole pogańskie, to i tak symbole, które z rzeczywistością, z prawdą nie ma nic wspólnego. Tutaj też swego czasu świadków wiekowych, jak byli już ich, nie ma ani świadków wiekowych, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych, to świadków wiekowych mówili, że Jezus właśnie umarł na palu, ale my tego pala nie czcimy, nie oddajemy mu czci, nie kłaniamy się temu przedmiotowi, nie kładziemy się na ni, bo na Filipiny jadą, lecą, żeby na pal, znaczy w sensie na krzyż się rzucić. Nie ma po co. Apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. Ale widzicie Państwo, pomimo, że to jest już XXI wiek, to świat jest też zabobonny, jest przesadny, jest ciemny. Świat jest średniowieczny.